aktywna biblioteka. No właśnie, proszę Państwa, moje kierownictwo stawia zawsze przede moim zadania trudne, ale wykonalne. Ja mam Państwu o kreatywnej bibliotece opowiedzieć w 10 minut. Także postaramy się. Oczywiście to nie będzie o wszystkim, bo tak jak powiedziałem Państwu w bibliotece, do tego wieczora byśmy musieli posiedzieć, żebym Państwu o wszystkim opowiedział przy dobrych wiatrach. Ale czym jest kreatywna biblioteka? Powiedziałem w mediatece, że biblioteka, proszę Państwa, to nie tylko książki. My musimy zmienić trochę nasz światopogląd na bibliotekę. Biblioteka w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, to jest centrum, do którego mieszkańcy naszego miasta, naszej gminy przychodzą w najróżniejszych sprawach, z najróżniejszymi problemami, nie tylko żeby wypożyczyć książkę. Ale jak funkcjonuje kreatywna biblioteka i bez czego kreatywna biblioteka się obejść nie może? No na przykład nie może się obejść bez loga. Proszę Państwa, ta nasza książeczka jest już bardzo rozpoznawalna wśród mieszkańców, ale nie tylko wśród mieszkańców. Po tym logu naszą bibliotekę, naszą placówkę kojarzą, no ale nie będę Kolumbem i odkryję Ameryki, proszę Państwa, nie ma instytucji dobrej bez strony internetowej. Nasza strona internetowa od niedawna działa w trochę innej formie, jest odświeżona. Mieszkańcy też chwalą sobie tą naszą stronę internetową. Warto zapamiętać adres biblioteka.prudnik.pl, nie jest skomplikowany. Proszę Państwa, różnego rodzaju zakładki, wszystkiego się Państwa z tej strony o nas, Państwo z tej strony mogą o nas dowiedzieć. Nawet mogą Państwo, poszalejmy trochę, zaproponować zakup książki. Mają Państwo książkę, którą chcecie kupić, a nie ma jej w bibliotece, wchodzicie Państwo w zakładkę zaproponuj zakup, wpisujecie i my przy następnym zakupie to realizujemy. Proszę Państwa, kreatywna biblioteka to także media społecznościowe. Tutaj na przykład jest Instagram, takie jedno z najnowszych mediów społecznościowych. My również na tym Instagramie funkcjonujemy. To o dziwo mogłoby się wydawać, że grupą docelową są ludzie młodzi, którzy korzystają z tego typu aplikacji, ale nie zawsze, bo mamy też dojrzałych mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko, powtarzam, naszej gminy, którzy z tego Instagrama korzystają, obserwują nas bacznie na tym Instagramie i na przykład zadają pytania w formie mailowej czy na Facebooku, do którego zaraz przejdę, odnośnie tego, co my tam zamieszczamy, a zamieszczamy wszystko, co się dzieje w bibliotece. No oczywiście Facebook, czyli klasyka, proszę Państwa, nie ma dzisiaj też instytucji kreatywnej, powiedzmy, bo to kreatywne, to pojęcie to jest też ciężkie do rozszyfrowania tak naprawdę, ale nie ma kreatywnej instytucji, która nie ma swojego Facebooka i tutaj teraz uczulam wszystkich Państwa, proszę Państwa, jeżeli w Waszych placówkach, w Waszych instytucjach jesteście odpowiedzialni za stronę internetową, za Facebooka, za Instagrama, za media społecznościowe, trzymajcie rękę na pulsie i wrzucajcie wszystko błyskawicznie, bo internet to jest wielka maszyna, w której oczywiście nic nie ginie, ale kto pierwszy, ten lepszy. To musi